Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie pozdrawiam. My spotykamy się w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 7 Biohazard. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku miałem problem z otworzeniem drzwi na kod, ale nie wiem, czy pamiętacie. Też w poprzednim odcinku spotkaliśmy pewnego osobnika siedzącego na krześle z tekstem "Ty następny" i tam był ten kod do drzwi. Oczywiście, ja go nie pamiętam w tym momencie, więc będziemy musieli się przejść do niego. On był z tamtej strony. Z tamtej? Nie. On tutaj na dole musiał być. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję, a może jeszcze coś znajdziemy pod drogą? Może coś na nas wyskoczy? Tu jest ta spiżarnia. Skąd ta lampa tutaj tak zaświeciła? Tu kolejne pomieszczenie? Nie no, on się bujał na tym foteliku zdecydowanie. Teraz się zastanawiam, tu z góry będzie najlepiej od tej strony, tak? O kurczę, starożytna moneta. Zobaczcie, jak to jest warto eksplorować wszystko dokładnie. I dokładnie o tym osobniku mówimy. Przyszła kolej na ciebie. 1408. Próbujemy ten kod. Czy to nam coś da? No i chwila prawdy. Open. Fantastycznie. No, buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. That shit you're carrying, get rid of it. Wyrzuć wszystko, co masz przy sobie? No chyba go po... w delikatny sposób. Trochę nie ten teges. Czy my mamy to odłożyć? Nóż nam pozwoli? That shit you're carrying? Get rid of it. Asortyment? Get rid of it. Wszystko to wszystko, jak dobrze rozumiem, że... nie możemy nic zostawić sobie w ekwipunku. Stan zdrowia. Chciałem nasz sobie spojrzeć. Będziemy później uzupełniali ten ekwipunek sobie. Może z tą ręką chociaż nas wpuści. Sprawdzimy, słuchajcie. Mamy już 8 monet. Tylko pytanie, czy my będziemy mieli okazję wyjść jeszcze do przyczepy kempingowej. That shit you're carrying? Get rid of it. Nawet ręki nam nie pozwala zabrać. A to gnida. A to gnida. Kurwa, kto ty jesteś? Have a nice day. O, dzięki koleś. Dzięki, bardzo nastrojowo. Jeszcze Lukas zamknął nas tutaj. W toalecie lubiło zawsze coś być. Słabo widać z tą świeczką. Nie wiem, jak wy na nagraniu będziecie to widzieć. Nie wiem, czy ja powinienem czegoś tu szukać. Kurwa, gaz się ulatnia. Czemu to nie pierdyknęło?
O, dziękuję. All right, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere, I think. I'm not sure anymore. To będzie zagadka, czy tu jest jakaś podpowiedź. W ogóle, czy to jest teraz to miejsce, że tutaj przez ścianę? Za tą ścianą jest puste miejsce. Dobra, coś mamy z zagadki. Klucz naciągowy. Nie pasuje. Dobra, okej, okay, już wszystko rozumiem. On tu nam tą świeczkę z rasaczami zgasił. Przynajmniej jest wszystko widać. Okej, okay, świeczkę mamy, możemy tutaj podpalić sobie. Nie jest możliwe użycie. No tutaj też nie klucz naciągowy, na pewno. On tu, zobaczcie, nas cały czas obserwował w ogóle. Zdjęcie na telebimie. Tu jest, ale z tamtej strony byśmy mogli się tutaj dostać. No nie, raczej nie zapłonie. A świeczki nie mogę tam umieścić. Okej. Coś odwali? Lepiej się odsunę, co? Okej, musimy czegoś jeszcze znaleźć, żeby mu podłożyć tutaj temu typowi. Nie widać żadnej wody. Wyleje gówno na nas zaraz, ale coś w nim pływa. Dobra. Brudny teleskop to dla niego? Może? Nie pasuje. Świeczkę cały czas mamy. To by było słabe, ale tutaj jak najbardziej teleskopem już zajrzeć. Moglibyśmy próbować, dużo kombinacji tutaj nie ma, ale on nas obserwuje, żeby nie powiedział, że znowu oszukujemy. Nie ma sensu, ale czemu tamtemu nie mogłem dać w dłoń tego teleskopu? Kurczę, no ludzie, pomóżcie, o co kaman z tym wszystkim? Nie no, jedyne miejsce to jest to. W ogóle zobaczmy, świeczka jest tutaj dostępna. Czy ja coś z nią mogę zrobić w tym momencie? No niekoniecznie, nie widzę. Nie widzę w ogóle punktu, gdzie bym mógł coś jeszcze zrobić tutaj. Coś tutaj sprawdzamy.
Nie bardzo dokładnie. Dobra, świeczkę podpalimy w ten sposób. No to jest oczywiste jakby. A może tamtemu typowi wsadzić zapaloną świeczkę? Może on coś zrobi? Może to jest rozwiązanie zagadki? Te balony mnie trochę tak ciekawią. No ja się wkręcę ewidentnie tutaj w koło jest wesoło. Ale czy my tu coś mamy? Teleskop jest do patrzenia, nie? Zdecydowanie. A, ja jeszcze go mogę obejrzeć sobie przecież. Może on coś zawiera na sobie? A nic nie widzę na nim, nic specjalnego. Tutaj jest jakieś kółko, to by zakręciło nam butlę z gazem. Dobra, możemy ją podpalić, te drzwi. Dobra. Nie najlepiej mi to poszło. Zaraz coś na nas wyskoczy w tych zabawach Lucasa. Ale jaki kot tu będzie? Dobra, tu nam zgasi. Happy. Nie przestaje. Ale czy to nas zaleje w tej chwili? Może teraz tu się coś wydarzy? Może od tego wina, bo to beczka chyba na wino, coś się pojawi. Dobra, my tu mamy wsadzić tą świeczunię. Długo się leje. W sumie tak powoli się też dość leje. A może Lucas na tym happy? Kto wie w tym momencie? Balon. Co z tym balonem? Można go sobie obejrzeć na pewno. A, czekajcie, czy ja dobrze kombinuję, żeby go tu napełnić tym gazem? Tylko, że ja bym chciał uciec stąd. A nie próbować z balonem. Nie dała mi gra uciec, ale dostałem jakiś klucz, strzałę? Czy coś w tym rodzaju? Pióro wieczne? Gęsie pióro. Takie ładne. Obejrzyjmy je. Tylko co mi to da, że ja tu zatkam? To by mi nic nie dało. Gęsie pióro. Może ten... A, on pisał! Nie jest w stanie go utrzymać. To już jest jakiś trop, że nie jest w stanie go utrzymać, bo brakuje mu palca. Czyli musimy szukać palca dla niego. Dobra, to się trochę rozwiązało. Nie wiem, czy tutaj generalnie powinienem czegoś szukać.
Odciskam, ok, nic się nie dzieje. To może nie być to. W ogóle te litery nie są jakoś po kolei. Może to być zagadka też związana z tym tortem. Dobra, to są tylko przewody. Tylko i aż. Nie był on w stanie utrzymać tego pióra. Mamy dwa elementy, które nie wiemy gdzie mamy użyć. Ale będzie, czeka nas duży, długi, zagadkowy odcinek generalnie. Czy ja bym mógł je podpalić i one by odleciały? Kto wie? Nie za bardzo. Tu jakby był napis jakiś, ale to jest chyba pleśń. Tu już nic się nie da. Ale dziadostwo. Spaliliśmy ten balon. Przynajmniej jeden pęk. Następny. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ale wybijmy je. Może w którymś coś się kryje. To może też być zagadka. Taki escape room Lukas nam zrobił. Chyba niekoniecznie w nich coś będzie. Tracę wiarę powoli, skoro prawie wszystkie zlikwidowaliśmy. To by było naprawdę pechowe, gdyby... Do tych nawet już nie dojdę, słuchajcie. Cholera wie, co Lukas miał w głowie, wymyślając ten escape room. A, tych już nie dosięgnę, więc nie sprawdzimy tego. Dobra, niech on to zapali. Zobaczmy, czy tu jesteśmy w stanie... ...o czymś stwierdzić. Nie sądzę, nie jestem w stanie. Potrzebowałbym jakiejś mega podpowiedzi. No dobra, że to sobie leci, to też nam nic nie daje. Czy powinniśmy tą świeczkę wsadzić? No tak, powiedział, że musisz umieścić zapaloną świeczkę. A zadanie nasze jest ucieknij z sali. O kurde, tu jest taka kosa. Kółko. Teraz nie wiem, czy to było tu wcześniej, czy nie. Może ja sobie zapalę jeszcze raz tą świeczkę, słuchajcie.
Na ścianach czegoś jeszcze poszukam. To jest taki Indianin, mi coś tak przypomina. Tu nigdzie nie ma nic na ścianach. O kurde, zobaczcie. To można użyć. To można użyć, więc to użyjemy od razu tutaj. To sobie wymyślili elegancko. Co? Ona jest brudna. Czy ja w zlewie bym mógł ją umyć? Gdzie jest ten zlew? Bo te pomieszczenia są takie nieeleganckie. Tu jest zlew bez kranu. Tu był kibel, bo ona była w kiblu. Przecież w pewnym miejscu. Tu za tą ścianą nic. Chyba, że tu jeszcze, ale dobra, ja i tak przez nią nic nie będę widział. A czy pióra możemy użyć? Nie, pióro jest tylko do oglądania dla tego typa tam. Sprytnie, Lukas. Sprytnie. Teraz gdzie ją wykorzystać, żeby zajrzeć? Te deski też tak wyglądają. Tu mam spojrzeć? Nie sądzę. Dobra, tu każą spojrzeć. Jest, słuchajcie, ona jest na ultrafiolet. Co to jest? Ptak, dziecko i ktoś wieszający. No, gdzie jesteś, ptaszku? Co jest najbardziej podobne do tego ptaszka? To i dziecko. Dobra. Jesteśmy o krok dalej. Słomiana lalka. To bardziej dla tamtego, nie? Obejrzyjmy sobie ją. Nie możemy jej obejrzeć. A nie, możemy. Ale ma kij w dupie. Dobra, czyli to powinno iść tutaj, skoro on pióra nie mógł uzyskać. Nie pasuje. Spalić? Jak najbardziej. Co to nam dało? Sztuczny palec. Dobra, czyli mamy ogarnięte tego typa sztucznym palcem. Dajemy mu pióro. On nam napisze kod, jeszcze się okaże. Ciarki mnie przeszły, ale spodziewałem się, że z nim coś będzie. Loser. Spójrz na swoją rękę, loser, tak?
Tak jest, dobra, czyli mamy kod, zakręcimy wodę, będziemy mogli uciec stąd. Prawie, nie Lukas, tylko loser. Uchwyt zaworu, zawór jest tam. Chwilę nam to zajęło, tak jak patrzę na odcinek. Chyba wam go puszczę całego generalnie, żebyście zobaczyli, ile musiałem myśleć tutaj. Pięknie. Ale kurde, co tu się wydarzy, jak my odłożymy tą świeczkę? Aż strach się bać. Strach się bać, drodzy mili. O kurwa, ciemno. Słuchajcie, nie mogę uciec. No to by było podobne do Lukasa. Ale uciekaj! Odkręcić wodę przecież. Czemu ja tego nie zrobiłem? Czemu ja tego nie zrobiłem? Słuchajcie, ja odpalam świeczkę i z racji z tego, że hydrant nie działał. Dobra, otwieramy wodę. Tam mi się wydawało, że taki pręt. O kurwa. A tak naprawdę ten kod jest jednorazowy. Jeżeli go znamy, możemy od razu otworzyć drzwi do hydrantu. Nazwijmy to może w ten sposób. Ja próbuję teraz to zrobić. W ten sposób, że nie mam beczuni otworzonej. Generalnie ona jest zakryta. Może trzeba to w ten sposób zrobić, ale jak wtedy przekonać się, jaki jest kod do tamtych drzwi tak naprawdę? Zobaczmy, co tu się wydarzy w tym momencie. Bo tak naprawdę to wino się zapalało nam na podłodze. Hydrantu się nie da otworzyć. O kurde, wcześniej tego nie było. Nie wiem, czy nie mieliśmy sposobu, czy coś pominęliśmy po prostu w tej całej zagadce, czy co jest grane. Kurwa, to tam wybuchnie, a tak chciałem się patrzeć na to. A, dobra. Ciekawe, czy tą bombę byśmy zauważyli w płomieniach. Myślę, że tak, że ona tu gdzieś musiała leżeć. Tylko ja jej nie widziałem po prostu. Dobra, nie zmienia to faktu, że nie jest tu za ciekawie mimo wszystko. Ale mamy głowę osobnika serii D. To jest to, po co przyszliśmy tutaj, tak naprawdę. Możemy ją sobie jeszcze obejrzeć tutaj. D005. Dobra, nic więcej tu nie widzę. Dobra, mamy zapis. Mapa strefy testów. Centrum monitoringu. Tutaj naprawdę mamy drzwi, przez które nie przechodziliśmy i wyjdziemy koło przyczepy. Tak myślę przynajmniej. Zobaczymy. Mia? Mia! Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry! Well now, Ethan! The fuck do you want? You? Dead?
Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. Kurwa, tam się pali. Dobra, przygotujmy się w sposób. Tego balonika nie potrzebujemy w związku z tym. Dobrze, tylko teraz tak, pistolet G17. Duży rozrzut czyni ją bardziej skuteczną. Ale ma sporego kopa. Tak, to bierzemy. Bierzemy sobie nóż. Zdecydowanie, tylko bym chciał je zamienić miejscami jeszcze. Dobra, ale to za chwilę sobie. M19. Bo to może być już walka finałowa. Granatnik, on ma jeden nabój. Z pewnością chcemy wziąć apteczki. Bez tego się nam nie obejdzie. Ulepszona amunicja do pistoletu, naboje do strzelby, amunicja pistoletowa. Proch strzelniczy. Czy my wiemy w tym momencie, jak wytwarzać sobie pocisk zapalający? Silne chemikalia i paliwo stałe. Silne chemikalia i paliwo stałe. Czy my posiadamy takowe silne chemikalia? Tak, a paliwo stałe? Tak, jedną sztukę poproszę. Silne chemikalia. Mamy jedną sztukę, proch strzelniczy. Czyli to możemy stworzyć generalnie sobie teraz. Dobra, dostaliśmy pocisk zapalający. Trucizna jeszcze. Kurde, ale do tego nie dostaniemy. Apteczkę byśmy mogli zrobić. Jak to teraz wygląda? Tylko ja bym chciał to o, w ten sposób. Nawet tak, żeby pamiętać dokładnie, jak to wygląda. I słuchajcie, ja myślę, że w tym miejscu ja zwyczajnie zrobię zapis naszego odcinka po Escape Roomie Lucasa i spotykamy się dokładnie tutaj w następnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. A, na koniec sam, gdyby ktoś pytał, ja poprzednie odcinki ze względu na brak czasu miałem nagrane z wyprzedzeniem, dlatego nie stosowałem się do żadnych komentarzy, bo były one zwyczajnie szybciej nagrane. Teraz też będę zmuszony nagrać prawdopodobnie kilka odcinków z wyprzedzeniem.